trenerze, dzisiejszy mecz można podsumować tak, że jak zaczyna, tak się kończy. Znakomity mecz, 6-1 i pokazanie, że jest szansa na naprawdę dobry wynik pod koniec sezonu. Na pewno cieszy się zwycięstwo, pewne zwycięstwo. De facto przy lepszych wyborach, przy większej skuteczności mogłoby zwrócić klub tam, gdzie się pokusić. Trochę zawiedziony jestem drużyną z Książa, ponieważ w pierwszej połowie kompletnie nie podjęli walki. W drugiej podeszli troszeczkę wyżej, coś próbowali, ale ogólnie piłkarsko pokazaliśmy, w którym jesteśmy miejscu. Także cieszę, na pewno cieszy pewne zwycięstwo i oby tak dalej. Także dobrze zakończyliśmy, teraz tylko odpocząć miesiąc przed startem kolejnego okresu przygotowawczego i od stycznia zaczynamy przygotowania do rundy wiosennej. Cieszy przede wszystkim też szeroka kadra, bo użył Pan wszystkich możliwych zmian dzisiaj. Dodatkowo mieliśmy kilku nieobecnych, nie było Kamila Szymendery, Adama Wiśniewskiego, a jednak tej utraty jakości po zmianie na przykład Bartosza Skrzypczaka nie było widać. Dokładnie, to jest jak mantrę powtarzam od samego początku tej rundy, że naszą siłą jest ta szeroka kadra, o której Pan wspomniał. Kwestia jest tego typu, że od samego początku z prezesem, jak zakładaliśmy budowanie tej drużyny, liczyliśmy się z tym, że musimy mieć 18-20 równorzędnych zawodników. Takowych mamy i to jest właśnie siłą zespołu. Tak jak tutaj zauważyliśmy po wejściu Skrzypczaka, za Owczarka praktycznie nie zmieniło się w naszym sposobie grania nic. I tak mogę powiedzieć o następnych osobach, które gdzieś tam co cyklicznie, co 3-4 minutki wpuszczaliśmy. I to jest bardzo, bardzo pozytywne, ponieważ siła polega właśnie na ilości dobrych zawodników, których posiadamy w szerokiej karze. Dziękuję bardzo. Gratulacje.